Z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj Wam pokażę, jak się przeprowadza testy dysków na Linuxie. Mamy tutaj dysk WDC. Który jest prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, z 2005 lub 2006 roku. Jeszcze jest czynne taśmy. Sprawdzimy też test wydajności partycji. Tutaj sobie wcześniej zrobiłem, ale zrobimy go jeszcze raz. Dobrze, dobrze, dobrze. 1000 próbek. Rozpocznij. Jak widzicie, nawet to idzie. Dysk jest bardzo stary, ale zobaczcie, nie powiem, nawet idzie. Właśnie między innymi do takich rzeczy zbudowałem komputer warsztatowy. Mamy na przykład takie stare dyski testować, bo mam stację dokującą do nich. Jeszcze będę chciał kupić drugą stację dokującą do dysków normalnych. Proszę bardzo, wszystko jest dobrze. Widzicie? Dobra, teraz przejdziemy. Wykonamy inny test. To chyba tu było. Test wydajności dysku. I tu może potrwać dłużej. Czekaj. Test wydajności dysku. Jeszcze raz. Niektórzy mnie się właśnie pytają, po co ty robisz takie super potężne komputery warsztatowe? Właśnie do takich rzeczy, żeby przeprowadzać te testy dysków twardych, kart graficznych. No zobaczcie, jak fajnie to idzie. Nawet powiem szczerze. No i dobra, i test dobiegł nam końca, to są wyniki. Nawet nieźle, ok. Musimy go zatrzymać. I nie modyfikuj partycji, tylko tu był taki rodzaj testu. Nie przywróć. Chyba tu będzie. Stan spoczynku, ustawię do dysku. Dane testy smart. Progu. Ocena ok. Zobaczcie, nie ma żadnych bad sektorów, ale rozpoczniemy test. Ostrzeżony. Muszę wpisać hasło. No i jedzie nam test. Wiecie, test jedzie. Powiem wam tak, że nie wiem, ile może on potrwać. -46 stopni, pozostało 90%, nie przekroczono progów. Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnych dziwnych rzeczy typu bad sektory. No, jak sobie znajdziecie ten dysk w internecie, to prawdopodobnie on jest 2005-2006 rok. Został wprowadzony na rynek. Jeszcze ten dysk na taśmy IDEATA. 80 GB ma pojemności. Żeby udowodnić wam, że dysk pracuje, tak, Linux.
Dysk działa. No i idzie. No to może trochę potrwać. Wziąłem rozszerzoną wersję testu, bo chcę zobaczyć, co z tego wyniknie. Ale powiem wam, temperatura nie jest zła. Czas wybudzenia 2 sekundy. Jak na dysk, który ma tyle lat, to powiem szczerze, że ja pierdzielę. Szacunek, bo powiem szczerze, że niewiele dysków z tamtego okresu może się pochwalić takimi wynikami. Zobaczcie. Tu coś niby było, ale ogólnie jest ok. Więc nie jest tragicznie. Pojawię się tu za jakiś czas. Dobra, będzie drugie nagranie ewentualnie.